Wydawało mi się, że już wszystkie prezenty zapakowałem. A tu jeszcze zostały dwa listy od dzieci. To Hania chciałaby dostać lalkę, ale taką, żeby mrugała. Dobrze, to dla Hani zaraz prezent spakujemy. A Wojtuś? A Wojtuś konika i autko. Chyba jeszcze jakieś autko znajdzie się u mnie w moich magazynach. Skarpeta już przygotowana. No, staruszku, czas ruszać w drogę. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki stron. Hania! 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 No gdzie ty jesteś? Hania! No co się dzieje? Wojtuś, wołałeś mnie? No pewnie, że cię wołałem. No bo to już dziś. Co? A co dziś? No jak to? Przecież dzisiaj przyjdzie Święty Mikołaj. A, no tak, to już dzisiaj. Nareszcie. Nie mogę się doczekać, kiedy przyjdzie. A powiedz mi, a czy na pewno Mikołaj dostał nasze listy? Myślę, że tak. Wysyłaliśmy je już dawno. Dawno? No nie pamiętasz? Położyliśmy na parapecie, a one nagle zniknęły. Zniknęły? To myślisz, że renifery po nie przyjechały? No na pewno. Albo elfy. Albo elfy. A co napisałaś w liście? No jak to co? Poprosiłam Mikołaja o lalę. Taką, co umie mrugać. Mrugać? No mrugać oczami. O, mrugać oczami. I napisałam, że byłam grzeczna przez cały rok. Pomagałam bratu. To ciekawe. No pewnie, że ci pomagałam. No dobra, żartuję. No pewnie, że mi pomagałaś, bo ja trochę potrzebuję pomocy, bo jestem mały. No, ja jestem starszą siostrą, więc pomagam tobie i mamie, i tacie, i babci, i dziadkowi. Oj, bo ty jesteś taka pomocna. No bo trzeba pomagać, warto pomagać. Przecież pomaganie jest fajne. No tak, a ja to bym już pomógł Mikołajowi, żeby tu przyjechał do nas. No na pewno przyjedzie, tylko powiedz mi, czy pamiętasz, co ty napisałeś w liście? No pewnie. Napisałem, że chciałbym dostać konika i autko. Konika? Tak, to znaczy ja nie napisałem, tylko narysowałem. Narysowałeś? I myślisz, że Mikołaj się domyśli, że to był konik? To mama tam potem dopisała, że to jest konik. A miał cztery nogi i miał dużą głowę. Kopyta też narysowałem. No to był konik prawdziwy. Ach, Wojtusiu, Wojtusiu. Ale wiesz co? Ja jestem trochę śpiący. No to pora już spać. Przecież Mikołaj przychodzi w nocy. No ale ja bym chciał go spotkać. Oj, Wojtusiu, Wojtusiu, Mikołaj przychodzi wtedy, kiedy śpimy. No ale ty nie idziesz jeszcze spać. No nie, ja jeszcze troszkę posiedzę, będę czytać książkę. A poczytasz mi też? No dobrze, to najpierw poczytam tobie, a potem przyjdę i poczytam swoją. No to ja idę umyć zęby. I uszy. No dobrze, i uszy też. Oj, ten mój Wojtuś, malutki brat, jest taki pocieszny. Och, i bardzo czeka na Świętego Mikołaja. Ja zresztą też bardzo na niego czekam. No dobra. Oj, ktoś puka. O, nie, chyba mi się przesłyszało. Pójdę zobaczyć, czy Wojtuś położył się już spać. Wydawało mi się, że to dobry adres. Spróbuję dostać się do środka.
felki. Wynieście prezenty, ja nie mam siły, jestem już taki stary. I ładnie włożyć wszystko do każdej skarpetki. O, oj, 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 to chyba miejsce dla mnie. Do tej zielonej dla Wojtusia. Do tej czerwonej dla Ani. Rzucam prezenty. Halo, Mikołaju, ale ja cię widzę. Wiem. To ja, Hania, tu jestem. Dzień dobry, Hania, a właściwie dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że cię widzę, Mikołaju. Nic nikomu nie powiem. O, właśnie miałem cię o to prosić, Haniu. O, wybacz, zdrzemnąłem się troszkę, bo tyle mam pracy, że nie mam kiedy odpocząć. Ach, rozumiem, święty Mikołaju. Ale bardzo się cieszę, że mogłam cię spotkać. To było moje... Ach, to było moje marzenie. O, widocznie byłaś bardzo grzeczna przez cały rok. Oj, starałam się, święty Mikołaju. Bardzo się starałam. Pomagałam mamie i tacie i babci i dziadkowi też. A młodszemu braciszkowi? No zawsze mu pomagam. Oczywiście, a czasem pomagam też innym i dzieciom w klasie, i starszej pani na ulicy. O, Haniu, jesteś naprawdę bardzo grzeczną dziewczynką. I wie, Mikołaj, co jeszcze? Ja zawsze mówię dzień dobry. O. Zawsze, wszystkim. Czasem nawet jak kogoś nie znam, to też mówię dzień dobry, bo innym się robi wtedy miło. To prawda, i uśmiech wraca na ich twarze. A czy używasz trzech magicznych słów, Haniu? Oj, Mikołaju, no jeśli masz na myśli te słowa, czyli proszę, przepraszam, dziękuję, no to pewnie, że ich używam. Aha, widzę, że doskonale wiedziałaś, o co mi chodzi, tak? Dokładnie o to. Ach, Mikołaju, bardzo się cieszę, naprawdę się cieszę, że mogłam cię spotkać. A powiedz mi, czy daleka droga jeszcze przed tobą? Ohoho, to dopiero początek drogi, tak naprawdę. Wszystkie prezenty spakowane, renifery przebierają kopytkami, a sanie są jeszcze wypełnione prezentami. Ciekawie Mikołaj opowiada. Ale chyba jestem już trochę zmęczona. Połóż się, Haniu, do łóżka i niech ci się przyśnią kolorowe sny. O, najpiękniejszy sen przyśnił mi się teraz, że tu jesteś. Mam nadzieję, że całą noc będzie mi się śniło, że Mikołaj mnie odwiedził. Dziękuję ci bardzo. Do zobaczenia i uważaj na siebie w drodze, bo wszystkie dzieci na ciebie czekają. O, dziękuję. Pa, pa. Dobranoc. Postaram się zdążyć. O,
Moi drodzy, mam nadzieję, że i wy wysłaliście do mnie listy, które na pewno dotarły, a prezenty na pewno znajdziecie pod choinką, w skarpetach, pod poduszką i gdzie tam jeszcze można je schować. Wybaczcie mi, ale muszę ruszać w dalszą drogę. O, przede mną długa droga, cały świat, wszystkie dzieci czekają na prezenty ode mnie, czyli od świętego Mikołaja. A zatem wszystkiego dobrego i miłych snów. O, muszę się podnieść i ruszać w dalszą drogę. Do zobaczenia. Pada śnieg, dzwonią dzwonki stań. Do zdrowia.